Dobry wieczór Państwu. Zaczynamy nowy cykl zajęć, bo i w nowym, a właściwie starym miejscu, ale po drugie, bo po zwycięskich wyborach i bardzo dużo nowych kwestii staje przed nami. Pierwsza jest taka, która zostanie poddana demokratycznemu głosowaniu, w którym ruch kontroli wyborów, czyli ja, będzie pilnował, żeby to były uczciwe wybory. W tym pięknym rządku, gdzie siedzi Andrzej Urbański. Pan profesor Paweł Śpiewak. Trzeci problem jest taki. Wygrać wygraliśmy. Pytanie, co z tego wynika? Czy jest tak, że to zwycięstwo utoruje, i to w miarę szybko, nam drogę do takiego państwa, jakiego byśmy chcieli, na jakie czekaliśmy? Czy to będzie taka Polska, za którą głosowaliśmy? Wydaje się, że system, który tak w tym klubie nazywamy skrótowo III RP, że ten system się wzmocnił. Dłużej trwa, dłużej się bogaci, opanował nowe terytoria. Ten duży biznes zagraniczny, korporacyjno-sieciowy, w tym banki, mainstreamowe media, elita polityczna od góry do dolnych samorządów. A to wszystko, służby, to wszystko z całą pewnością jest mocniejsze niż 10 lat temu i też utrwaliło tę władzę trochę bezalternatywnie, to znaczy rządzimy i rządzić będziemy, a teraz się okazuje, że może nie, to albo że z trudnościami, więc z całą pewnością zapowiada się nam na zaostrzenie walki klasowej, chociaż ona już, jakby to powiedzieć, ostra jest niesłychanie. Przyzwyczailiśmy się do niej od 2005 roku, ale to, że się do niej przyzwyczailiśmy, to nie znaczy, że to jest norma. Tak w demokracji nie powinno być, a ta norma teraz stanie się ekstra normą i będzie jeszcze ostrzej. A w związku z tym pytania, jakie mam do szanownych i mądrych naszych panelistów, są takie. Jaka jest diagnoza tego, co mamy, tak żeby nie poprzestać na kupie kamieni, bo to już wszyscy wiemy. Jaka jest możliwość realizacji programu naprawy? Pytanie, co jest konieczne, co jest możliwe? Pytanie, jakiego typu starcia nas czekają? I to pytanie jest, starcia z kim? Z tym systemem, z mediami, z biznesem, z częścią dużą, przeważającą władzy samorządowej, ale też sąsiadami z Unią Europejską. I pytanie, starcie o co? O to, żeby ludziom poprawić warunki życia, o to, żeby poprawić zdrowie i oświatę, o to, żeby powalczyć z genderem, o to, żeby powalczyć z polityką klimatyczną i wszystkimi innymi niebezpieczeństwami, które na Polskę czekają. Przepraszam, że to jest takie rozbudowane. To jest pierwsza debata z takiego cyklu. Myślę sobie, że będziemy o tym rozmawiać tak długo, zanim nowy rząd nie pokaże jasno polityki, jaką będzie prowadził i nie zacznie jej realizować. Dopóki tego nie zrobi, możemy gadać i naciskać i o to by nam, mam nadzieję, chodziło. I klub nie będzie tylko działał w gadająco, ale także postara się coś wnieść w poszczególnych dziedzinach. Zaczynamy od jutra w Instytucie Lecha Kaczyńskiego seminarium oświatowe, którego celem
będzie w ciągu miesiąca zbudowanie jakiegoś małego dokumentu, który miałby nowemu ministrowi czy pani minister pokazać strategiczne kierunki zmian. Więc roboty przed nami dużo i chętnych zapisujemy do czegokolwiek, do czego chcieliby się zapisać, ponieważ to, co stoi przed nami, to jest pytanie, czy klub Rolina ma być taki jak teraz, czy ponieważ nasi wygrali, ma się jego charakter zmienić. Żeby nie było jak w TVN-ie, prawda, że najpierw krytykowaliśmy rządzący PiS, a teraz zmienimy i będziemy atakować PiS w opozycji. Więc pytanie, czy tak jak wspieraliśmy PiS w opozycji, teraz będziemy w ten sam sposób wspierać PiS u władzy. Pytań dużo. Proponuję oddać najpierw głos Andrzejowi Urbańskiemu. Halo? Tak? Dobrze? Dzień dobry Państwu. Cieszę się, że zostałem zaproszony. Jestem tutaj pierwszy raz w każdej roli, czyli pierwszy raz w ogóle w klubie Ronina jestem. Do tej pory słyszałem straszne opowieści medialnego mainstreamu, jakie to tutaj knują się i klują wątki antyrepublikańskie, etc., etc., etc. Więc z duchem jestem z wami, a teraz spróbuję coś powiedzieć na temat, co nas czeka w najbliższym czasie. Chcę powiedzieć, że to jest to, co powiem, to jest poniekąd diagnoza prywatna, ale może tak nie do końca prywatna. Otóż nie będzie żadnej rewolucji, proszę Państwa. Nic z tego. Nic z tego i nie dlatego, że Jarosław Kaczyński wzywa do zgody poza tymi, którzy zgrzeszyli. I wzywa, żeby nie kopać tych, którzy upadli na własne życzenie i żeby się nie odgrywać na tych, których znamy. Rewolucji nie będzie z zupełnie innego powodu. Ponieważ rewolucje nie rodzą się w ciemnych gabinetach liderów PiS-u, ani w żadnych innych ciemnych gabinetach. Rewolucje nie rodzą się wówczas, kiedy formacja parlamentarna zdobywa władzę. Rewolucje rodzą się, kiedy ludzie chcą takiej rewolucji. Otóż z całym szacunkiem ja nie dostrzegam, żeby ludzie chcieli jakiejś rewolucji w Polsce. Być może jest to czas zburzony tym, że mieszkamy w tym pięknym mieście, w którym jest tyle samo zwolenników dobrej zmiany, co zwolenników złej zmiany, czyli tych, którzy popierają Platformę i wszystkie pozostałe ugrupowania, ale być może to nie jest tak. Być może ta rewolucja, która zaszła przez moment i miała taki charakter, powiedziałbym, i spontaniczny, i nie do końca spontaniczny. Mówię o tym, jaki wynik uzyskał w wyborach prezydenckich Paweł Kukiz. Już się wypaliła, ponieważ w kolejnych wyborach ten wynik był o połowę mniejszy i w związku z tym wszyscy ci, którzy przewidywali, a to nie byłem ja, tylko na przykład Paweł Śpiewak, że Kukiz to jest pieśń raczej zanikająca i usychająca, to mieli rację. Ale rewolucji także nie będzie z innego powodu. To znaczy, gdybyśmy sobie przypomnieli 2005 rok, kiedy wówczas świętej pamięci mój przyjaciel Lech Kaczyński został prezydentem, kiedy potem Prawo i Sprawiedliwość w niewielkim stopniu, ale jednak zwyciężyło i zaczęło tworzyć rząd, to wówczas jakby taki nastrój, że rządzący przygotowali formę, w którą się ta rewolucja mogłaby wlać, przypominam hasła IV Rzeczpospolitej, to ta forma okazała się na tyle kulawa, że ona przestała funkcjonować, a w każdym bądź razie
gniew społeczeństwa czy aktywność społeczeństwa się w tę formę czwartej Rzeczpospolitej nie wlała. Dzisiaj zwycięska partia, czyli Prawo i Sprawiedliwość, nie proponuje żadnej formy porównywalnej do tamtego czasu i do tamtej konstrukcji. Dlaczego nie proponuje? Według mnie w tej partii zaszło kilka zmian, które warto jest prześledzić na odcinku tych ostatnich 8 lat, kiedy PiS był w opozycji i próbował raz za razem dostosować swój język do oczekiwań społecznych. I jak Państwo wiecie, to nie bardzo wychodziło, czyli wychodziło na poziomie 1/3, może czasami nawet lepiej, ale nie wychodziło nigdy tak, żeby PiS do tej władzy powrócił. Aż do tej pory, aż do tego roku, aż do roku, w którym najpierw ku zaskoczeniu wszystkich powiodła się misja prezydencka Andrzeja Dudy i powiodła się misja w wyborach parlamentarnych. Ale ten język właśnie, którym się posługiwał PiS w tym całym okresie 2005 roku, pozbawiony był owej formy, którą wlać się by miała jakakolwiek rewolucja. Wiem, że państwa zawodzę, ale tak niestety jest. Można by było powiedzieć, że składam tutaj donos na Prawo i Sprawiedliwość, że ono zrezygnowało z tak atrakcyjnej formy jak rewolucja, czy wykorzystanie buntu społecznego, czy wykorzystanie różnych niepokojów społecznych, ale tak to jest. A dlaczego tak to jest? Dlatego, że ci, którzy przewodzą Prawo i Sprawiedliwości, wyciągnęli wnioski z poprzednich klęsk. Otóż wyciągnęli wnioski, a te wnioski są następujące. PiS zamiast umacniać się w radykalizmie, czy umacniać się na prawym skrzydle życia parlamentarnego, wybierze prostą i słoneczną drogę do centrum. PiS musi odzyskać centrum pojmowane zarówno symbolicznie jako pewna przestrzeń, w której spotykają się różne nurty i różne światopoglądy i różne obyczaje i różniaste pomysły na życie, jak i wąsko, czyli centrum politycznej sceny, centrum parlamentarnej sceny. Bez odzyskania centrum PiS zostanie skazany na, jak to powiedział Józek w słowie wstępnym, na wszystkie te obyczaje, które liberalna lewica fundowała Orbanowi, to znaczy donosy do Brukseli, donosy do Nowego Jorku, donosy do ONZ-u, donosy wszędzie tam, gdzie się można donieść. I na wszystkie te kłopoty, które sprawia tak brzydki PR i na wszystkie te pomysły, które wyciągają przeciwko Orbanowi, a one są, jak wiecie, w samym swym założeniu zaprzeczne. To znaczy, kiedy Orban broni zewnętrznych granic Unii, to jest potępiany za to, że czyni to, co jest zgodne z zapisami unijnej konstytucji i unijnych paragrafów, a kiedy to samo robi Austria i Niemcy, to one nie są potępiane. Otóż w tym sensie doświadczamy czegoś w wymiarze unijnym, co przypomina, że Unia nie funkcjonuje tak, jak nas straszono, że jak nie przyjmiemy euro, to będą dwie prędkości. Tam prędkość z euro i prędkość bez euro. Nie, to jest bzdura.
prędkość będzie ta sama, ponieważ wymiana walut, odkąd pamiętam, czyli od Fenicjan, zawsze służy temu, żeby było ok. Za to jedni są traktowani jako byłe kolonie, a drudzy są traktowani jako ci, którzy kolonizowali byłe kolonie. I PiS tego nie chce. Powiem drugą rzecz, która być może część tu obecnych obrazi. PiS nie chce być porównywalny ani do partii Le Pena, ani do Weidelsa, ani do szczerych demokratów w Finlandii czy w Szwecji, nie wiem gdzie oni są. Nie chce być porównywany do żadnego eurosceptycznego czy ugrupowania nacjonalistycznego, które tak naprawdę marzy o tym, żeby rozbić Unię. PiS nie chce rozbić Unii. PiS, jeżeli chce być porównywany, to do takich ugrupowań jak konserwatyści Cameron. PiS nie chce być porównywany do tych, którym się marzy rozbicie Unii. Za to zmiana Unii, zmiana funkcjonowania Unii, zmiana tego, jak Unia ma się zachowywać w takich sytuacjach jak kryzys gospodarczy i przykład Grecji, Hiszpanii, Portugalii, Irlandii, Włoch, jak kryzys z uchodźcami, jak kryzys na wschodzie, tak. Tu PiS chce zrobić coś wspólnie z Cameronem, wspólnie z tymi, którzy być może zdobędą wbrew pani Le Pen władzę we Francji w najbliższych wyborach, plus z tymi, którzy mają na tyle poczucia rozsądku, co konserwatyzmu i republikanizmu jednocześnie. Z tymi, którzy twierdzą, że to państwa narodowe i parlamenty narodowe mogą uratować Unię przed tymi wszystkimi niebezpieczeństwami. Parlamenty narodowe i państwa narodowe to nie jest nacjonalizm. To nie jest żaden szowinizm, to nie jest żaden z tych różnych porównań, które różni, za przeproszeniem, niedouczeni publicyści z lewicy i z kręgów liberalnych rzucają na Jarosława Kaczyńskiego. Więc opanowanie centrum oznacza, tak jak mówiłem, że jedyną metodą, żeby to zrobić, jest metoda dialogu, metoda debaty, metoda wysłuchiwania i dawania racji. Potem powiem, o jakie racje chodzi. Otóż bycie w centrum to znaczy zaakceptowanie podstawowej mądrości, którą stworzyli ci, którzy w XVIII i XIX wieku tworzyli liberalną demokrację. Każdy ma prawo głosu w swoim imieniu. Każdy, to znaczy także PiS. Otóż myśmy przeżyli 8 lat w takim matriksie, który został stworzony przez różnych ludzi mediów, że PO jest w centrum. To nie było centrum, to było fałszywe centrum, ponieważ PO odbywało się bez dialogu, bez debaty. Profesor Rychard niedawno powiedział, dlaczego przegrało PO. Ponieważ zrezygnowało z polityki jako gry o wartości, gry o idee, gry o to, o co należy przekazać społeczeństwu. Jeżeli jest centrum bez debaty, to jest fałszywe centrum. To jest centrum, tak jak w starym dowcipie o rabinie, którego trzeba się natychmiast pozbyć, ponieważ za nim idzie samo zło. Ten dowcip o rabinie, to później w zamkniętym kręgu nas tutaj, dobrze? Wracam do tego. PiS musi stać się partią dialogu przywracającego debatę na wszystkich poziomach. Zarówno samorządowych, stowarzyszeniowych, tak jak my tutaj jesteśmy. I zarówno wyżej i w parlamencie. I tu te deklaracje PiS-u o tym, że opozycję będzie traktował inaczej, trzeba przyjmować z pełnymi konsekwencjami. Opozycja zostanie wysłuchana i zostanie uruchomiona debata. Jasne, PiS mógłby powiedzieć, mamy większość, w nosie was mamy.
Możemy was odesłać do narożnika, kopnąć za przeproszeniem w siedzenie, siedzenie od krzesła, a nie w żadne inne i potraktować tak jak wyście nas przez 8 lat traktowali. Ale ta 8-letnia szkoła przetrwania, którą zaproponowali naszej części społeczeństwa, nasze wspaniałe platformiaste elity, już się skończyła. Już się skończyła. Także PiS musi powrócić do tego języka polityki, o którym mówi profesor Rychard i musi powrócić do debaty jako nieusuwalnego elementu współczesnej demokracji, liberalnej demokracji. Otóż dlaczego przez 8 lat PiS domagał się owej debaty bez rezultatu? Otóż dlatego, że fałszywe centrum było sterowane przez coś, co jest być może dla mnie takim największym zagrożeniem naszych czasów. Przez postliberalizm. Ci ludzie, którzy tworzą dziś Gazetę Wyborczą, Newsweek, część Platformy Obywatelskiej, to nie są żadni liberałowie. Nie wyznają żadnej z podstawowych tez, które stworzył Mill, czy ktokolwiek inny, kto tworzyli ten system. To nie są liberałowie, to są fałszywi liberałowie, to są postliberalni. Komuniści? Postliberalni? Komuniści to też może być. To jest degradacja obywatelskiego jakby nieposłuszeństwa przez to, że mniejszość narzuca większości swoje zdanie, nie wysłuchując tego, co większość ma do powiedzenia. To była główna cecha tego systemu przez 8 lat, które budował Tusk, jego elity, jego pretorianie, jego, powiedziałbym, zasłużeni różni dziennikarze w różnych miejscach. Wykluczali możliwość, żeby większość przemówiła, żeby dała wyraz, żeby powiedziała, mamy inne zdanie. Nie, tego innego zdania w ogóle nie było. To zostało wykluczone. I to degradowało społeczeństwo obywatelskie w Polsce. Jak słyszę dzisiaj w różnych właśnie takich miejscach, jak Gazeta Wyborcza, że dramat wygrał PiS, bo zbudował swoje społeczeństwo obywatelskie, a my nie mamy swojego. No to oni mają rację, nie mają, bo je zdegradowali, bo sprowadzili to do gry o władzę. Nie mają i nie będą mieli. Chcę powiedzieć, że w tym wszystkim, o czym mówię, towarzyszy mi, mógłbym za przeproszeniem, z całym szacunkiem poprosić, żeby tutaj siedziała obok to, co napisała ostatnio profesor Jadwiga Staniszkis w religijnych korzeniach nowoczesności. Ona przypomniała podstawowy kanon, bez którego liberalna demokracja nie przetrwa. Kanon wolności dla wszystkich. Kanon godności każdej jednostki ludzkiej. Kanon sumienia jako jedynego, które pozwala człowiekowi odróżniać ład moralny od chaosu moralnego. I kanon najważniejszy dla liberała, jeżeli on zdarzy się, że to rozumie. Kanon nieusuwalnego zła. Jeżeli spotkacie liberała, który wierzy w zło, to on tak naprawdę nie ma nic wspólnego z tymi, którzy się dzisiaj nazywają liberałami czy postliberałami. Ci nie wierzą w żadne zło. Ci nie wierzą w to, że poza ludzką możliwością istnieje ta inna możliwość. Ta nieprzenikniona, czy czasami nieprzetłumaczalna możliwość. Ta, która sprowadza się do tego, jak pisał w ostatnim felietonie Paweł Śpiewak, że jak zabrakło Mojżesza, to lud Izraela popadł w chaos, w degradację, dezintegrację i anomię.
Otóż te trzy zasady, które przypomniała Jadwiga Staniszkis, powodują, że my w tych debatach będziemy mieli rację. My się nie możemy bać tych debat. My nie możemy się bać tego, że ktoś przyjdzie i zacznie mówić genderyzm albo genderyzm, jak to się mówi, albo zacznie się domagać tych czy innych praw. Nie możemy się tego bać. Musimy dialogować. Musimy ich wysłuchać i przeciwstawić im swoje racje. I to jest ta wizja, która powoduje, że blady strach padł na wszystkich mainstreamowych dziennikarzy czy felietonistów czy innych. Dzisiaj Tomasz Lis zakończył swój wielki felieton czymś, na co nigdy byście nie wpadli. Wezwał do solidarności dla uciśnionych. I dziękuję za te oklaski. Ja byłem w klubie rolnym, jestem trzeci raz, więc mam pewną przewagę, chociaż jakoś czuję się trochę związany z jakimś innym trochę, znaczy w innym miejscu się czuję pewnie niż większość z Państwa. Ja bym powiedział, po pierwsze, dla mnie niezwykle ważne są dwa elementy tego, co się stało. To znaczy, po pierwsze, zwycięstwo PiS-u jest niezwykle ciekawe w sensie socjologicznym. To znaczy, jest to takie zwycięstwo miażdżące. A to miażdżące zwycięstwo nie polega na tym, że PiS ma większość parlamentarną, bo więcej procentowo czy proporcjonalnie głosów miał już SLD i Platforma Obywatelska. Tylko na tym, że właściwie we wszystkich segmentach społecznych, od osób z wyższym wykształceniem, jak i tych, którzy są z wykształceniem najniższym, od osób, którzy są zamożni, tych, którzy są biedni, od osób, którzy są w wielkich miastach i na wsiach, wszędzie wygrał PiS. To jest nieprawdopodobnie wielkie zwycięstwo i nie chodzi mi tylko o to, że przełamał jakiś taki mityczny, którym mówiono, szklany sufit, ale to rzeczywiście to poczucie i konieczność zmiany wydała się przez to niezwykle silna. Te wyniki oczywiście będziemy analizować, różni ludzie będą analizować, bo to jest bardzo ciekawy problem, co się właściwie takiego stało. I wydaje mi się, że stało się dwie rzeczy i na te dwie rzeczy jakby to była reakcja. Oczywiście to nie jest wyczerpujące wyjaśnienie, tylko punkt wyjścia do krótkiego w końcu wystąpienia. Mianowicie po pierwsze oczywiście czuli się niezwykle zmęczeni, ja bym powiedział taką zdegenerowaną elitą, która była całkowicie, powiedziałbym, skorumpowana wewnętrznie, bezradna, bezsilna, w gruncie rzeczy pozbawiona jakiegoś takiego elementarnego zmysłu kontaktu społecznego i zmysłu uczciwości, nawet powiedziałbym w sensie obywatelskim, bo nie wchodzę w sprawy indywidualne czy osobiste. Ale drugim jednak problemem uważam jest tym niefunkcjonowanie państwa. To znaczy, że to państwo źle funkcjonuje. I wydaje mi się, że ten postulat, czy te liczne postulaty PiS-u, które są zawarte w programie i które były wygłaszane oczywiście w kampanii wyborczej, chociaż w kampanii wyborczej zawsze się mówi trochę ostrzej niż naprawdę można zrobić, wydaje mi się być tutaj absolutnie trafne. To znaczy, rzeczywiście to państwo wymaga wielkiej zmiany. Być może, że nie chodzi o zmianę rewolucyjną, ale dosyć fundamentalne przeobrażenie tego układu. Na czym ta zmiana jest jakby rejestrowana na bardzo wielu poziomach, prawda? To znaczy i rejestrowana na poziomie edukacji, na poziomie służby zdrowia, ale także na poziomie, nie wiem, zarządzania fragmentami gospodarki, jak energetyka, zarządzania bankami i tak dalej, i tak dalej. Tych sfer jest bardzo dużo. Na większości tych spraw się zupełnie nie znam i nie mam nic na ten temat do powiedzenia. Wydaje mi się, że z mojej perspektywy, jako kogoś, kto jest akademicki, ale zarazem pracuje w tej sferze kultury, że tak powiem, tej sferze, która podlega Ministerstwu Kultury, to dla mnie nie ulega jedna rzecz wątpliwości. Z perspektywy postulatywnej, mówię to o wiele bardziej konkretnie niż Andrzej Urbański, mianowicie wydaje mi się, są dwie rzeczy. Jedna to jest podjęcie jako zasadniczego problemu innowacyjności. To znaczy uważam, że będzie naprawdę wielkim sukcesem, jeżeli uda się powołać kogoś, kto jest rangą odpowiadający wicepremierowi i który prowadzi tą całą sprawę nauki
wiedzy, cyfryzacji, a innowacyjności jako podstawowy motor. Jako motor cywilizacyjnej zmiany, co daje również PiS-owi możliwość legitymizacji tej przemiany społecznej, że nie jest to partia właśnie przeciwko zmianie, przeciwko nowoczesności, tylko to jest partia, która jest najbardziej świadoma, czy rząd, który jest najbardziej świadomy konieczności i powodów tej zmiany. Wydaje mi się, że to jest kluczowe z wielu punktów widzenia. Sądzę, że jednym z największych elementów, najważniejszych elementów, które się wydają z punktu widzenia wyborczego nieistotne, to jest rzeczywiście reforma edukacji. To jest, wydaje mi się, że kluczowa sprawa. Ja osobiście odbieram studentów pierwszego roku, na pierwszym roku, czyli świeżych abiturientów, i są to ludzie naprawdę fantastyczni, przygotowani w sensie intelektualnym. Natomiast rzeczywiście tak uczeni, tak wykształceni, że mam poczucie po raz pierwszy w życiu takiego dramatyczne poczucie, że gubi się to, co bym nazwał taką więzią już nie pokoleniową, ale więzią kulturową. Ich stopień erudycji czy wiedzy kulturowej jest niesłychanie niski i nie wynika to ze złych cech tych ludzi. Nie wynika, że technologie, że komputery, internet, tylko po prostu ta szkoła zaczyna jakoś bardzo źle funkcjonować. Gdzie ona musi się zmienić, to jest inna sprawa. Nie będę w to wchodził, bo to jest, a Józek mówił, że taki zespół powstaje. Nie sądzę, żeby miesiąc mu wystarczył na powiedzenie czegokolwiek rozsądnego i trwałego. Ale wydaje mi się, że to jest niezwykle silny postulat. I drugi postulat, którym bym się upominał na wstępie oczywiście spośród tysiąca innych, to jest postulat społeczny. Mianowicie niesłychanie rosnącej liczby osób, które bym nazwał, po angielsku to się nazywa working poor, czyli biedni pracujący. Wydaje mi się, że to jest jakoś niezwykle dramatyczny problem. To znaczy, to nie jest problem biedy, to nie jest problem nędzy w tej klasycznym sensie, bezrobotnych, ludzi wykluczonych, tylko to jest rosnącej liczby osób, którzy pracują w różnego rodzaju sferach gospodarki, życia społecznego i których zarobki w gruncie rzeczy uniemożliwiają prostą reprodukcję życiową. Czyli również to chodzi o to, żeby zapewnić swoim dzieciom możliwy awans, sobie samym jakiś tam jakość życia, a wreszcie, żeby móc inwestować. Słyszałem ostatnio taką wypowiedź, że w Warszawie załatwiono problem mieszkaniowy, bo czy mieszkania czekają. Tylko nie załatwiono oczywiście problemu podstawowego, że jest dziesiątki tysięcy ludzi młodych, których nie mają pieniędzy po prostu na włożenie pierwszej raty. I to dotyka moim zdaniem w szczególności, mówię to na podstawie miejsca, gdzie pracuję, w szczególności kobiet. To znaczy to jest rzeczywiście problem. W Polsce niesłychanie dramatyczny, nie mówię tego w języku feministycznym, tylko wiem, że taki jest mechanizm spychania pewnych grup ludzi obciążania kosztami społecznymi. To jest olbrzymie zadanie, bo to, co powiedział Andrzej, co jest bardzo słuszne, to ja bym nie nazwał tego w języku liberalny, lewicowy i tak dalej. To w ogóle te języki mnie nie bardzo interesują. Powiedziałbym, że dla mnie to podstawowym problemem jest problem taki, to znaczy nie ma dobrych rządów bez wizji przyszłości ładu społecznego. Charakterystyczna cecha rządów Donalda Tuska było brak jakiejkolwiek wizji tego, czym ma być społeczeństwo. Do niego społeczeństwa zdążamy. I wydaje mi się, że PiS ma szansę, to nie znaczy, że tą szansę wykorzysta, ja nie chcę tego powiedzieć, ale że to jest naprawdę podstawowa sprawa, to znaczy jakby bardzo świadomego wyboru pewnej strategii życiowej. I wydaje mi się, że to jest czas być może na dramatyczną zmianę, bardzo poważną zmianę, z całą pewnością w stosunku do tych 8 lat bardzo poważną. Nie nazwiemy jej rewolucyjną, bo ona nie musi być rewolucyjna. Ona może być bardzo stopniowo wprowadzana. I ona musi być stopniowo wprowadzana, żeby była rozsądna. Problem oczywiście polega na tym, musi być rozsądnie wprowadzana. No między innymi, nie będę tego rozwijał, co mówił Andrzej, najważniejszą sprawą to jest to, że dla PiS-u on musi używać języka umiarkowanego, bo to, co zgubiło PiS w rządach 2005-2007, to jest retoryka. Retoryka, która została wykorzystana przez Tuska w takiej retoryce miłości bliźniego, świętego spokoju i w gruncie rzeczy wyciszenia emocji społecznych. I na tym udało się zorganizować bardzo dużo. Czyli tutaj to jest ten problem podstawowy. I to problem centrum, to jest problem, o którym myślę z niesłychaną powagą, to jest to, kto będzie rządził za 4 lata. Za 4 lata znowu będą wybory. Jeżeli PiS będzie stosował retorykę zbyt ostrą, odejdzie od tej władzy tak, jak odszedł w 2007 roku, kiedy ta i wysoka frekwencja, i niechęć do tej formacji była nieprawdopodobnie silna. Tutaj takie myślenie prudencyjne, roztropnościowe wydaje mi się być niezwykle ważne, co będzie trudne z jednego powodu co najmniej. Ten pobud nie jest na zewnątrz, jak twierdzi Andrzej, tylko że te media mainstreamowe i tak dalej. Problemem jest zawsze, powiedziałbym, swoje własne zaplecze.
A zaplecze moim zdaniem intelektualne, też emocjonalne środowisk pisowskich jest bardzo często niezwykle radykalne. I ten radykalizm, z którym będzie musiał sobie dać radę ten rząd, który zostanie powołany, czyli bardzo wysokie oczekiwania, bardzo taka postawa, powiedziałbym, rozliczeniowa, nazwijmy to, nie mściwa, tylko rozliczeniowa, jest takim tonem, mam wrażenie, w tych środowiskach bardzo obecny. Powstrzymanie się przed tym tonem, nawet nie mściwością, tylko takim zbyt ostrą krytyką, wydaje mi się być niesłychanie ważne. Ale nie kochajmy się. Właśnie róbmy swoje, ale nie, powiedziałbym, unikajmy retoryki rewolucyjnej. Unikajmy, szczególnie, że ta retoryka rewolucyjna Kaczyńskiego 2005-2007 nie przyniosła żadnych istotnych, realnych skutków poza jednym. Naprawdę. Nie, doprowadził do jednej rzeczy. Był to najbardziej liberalny w sensie ekonomicznym rząd od czasu rządu... Dobrze, zaraz. Będziemy dyskutować, to wtedy będą państwo prosić. Ale dajcie mi mówić, bo możemy, możecie mieć państwo inne zdanie. Ja uważam, że ten problem tutaj tego zaplecza wewnętrznego PiSu jest, to będzie bardzo silne ciśnienie na ten rząd oczekiwań, wymagań, roszczeń. Drugim problemem, który uważam, ja tylko sygnalizuję te problemy, to jest oczywiście problem, który każdy, kto był kiedykolwiek w jakichkolwiek instytucjach państwowych dłużej pracował i miał z nimi coś do czynienia, choć dotyczy to tylko państwa, że powiedziałbym manewrowanie instytucjami państwowymi robi się coraz trudniejsze. To nie jest rok 92, 93, gdzie nowe nominacje, nowe reguły gry mogły łatwo zmieniać, czy stosunkowo łatwo zmieniać zewnętrzny chociażby system funkcjonowania państwa. To jest państwo niesłychanie ciężkie do ruchu. Widzimy zresztą to na przykładzie wielu państw zachodnich, że zmienia się radykalnie od lewicy do prawicy. Zmieniają się radykalnie te partie polityczne. Zmiana jest bardzo płytka, niewidoczna. To wymaga bardzo dużo czasu. Po drugie, ta zmiana będzie bardzo trudna również ze względów, po pierwsze, przynależności do Unii. I Unia stawia bardzo silne różnego rodzaju wymagania, ograniczenia na funkcjonowanie, dla funkcjonowania polskiej gospodarki, polskiego prawodawstwa. I o tyle, o ile PiS będzie chciał być unijny, na swój sposób oczywiście unijny, to te reguły będą obowiązywały, te reguły bardzo będą ograniczały funkcjonowanie. I wreszcie czynnik, o którym pewnie nie będziemy dzisiaj mówili, bo jest najtrudniejszy, to po raz pierwszy decydującym tak wielkie znaczenie dla funkcjonowania państwa będą miały wymiary polityki zagranicznej, czyli wszystkich tych kryzysów gospodarczych, które dotykają Europę, których można bardzo łatwo wyliczyć od euro, począwszy, a skończywszy na problemie imigrantów. To są dramatyczne problemy, wobec których PiS, czy rząd każdy polski, będzie musiał się opowiedzieć. Partia PiSowska również, prawda? Jest to niesłychanie trudna sprawa i ona będzie w dużym stopniu determinować naszą sytuację, wydatki na zbrojenie, ale również relacje z różnego rodzaju partnerami. Natomiast powiedziałbym, że zasadniczym problemem zmiany, czy najtrudniejszym problemem zmiany, którego nie umiem go dokładnie określić, w jaki sposób można byłoby to zrobić czy zmienić, leży gdzie indziej. Otóż pracując dla państwa, bo pracuję dla państwa jako urzędnik państwowy w Ministerstwie Kultury, zdaję sobie sprawę z jednej zasadniczej trudności. Mianowicie państwo ma coraz mniejszą odpowiedzialność za to, co się dzieje. Administracja państwowa. I to jest niesłychanie ciekawa sytuacja, w której nie urzędnicy, ci hierarchicznie skonstruowanych w państwie, ministrowie, wiceministrowie, dyrektorzy departamentu, ale zasadniczą rolę w zarządzaniu państwem i to moim zdaniem we wszystkich agendach administracyjnych w Polsce, od Ministerstwa Rolnictwa właśnie do Ministerstwa Kultury, przejęły różnego rodzaju ciała o charakterze, powiedziałbym, agencji, które zajmują się różnymi sprawami, czyli Narodowy Fundusz Zdrowia naprawdę bywa ważniejszy od Ministerstwa Zdrowia, Agencja Restrukturyzacji Rolnictwa jest ważniejsza od ministra rolnictwa. Kontrola nad tymi agencjami, które są właściwie grzybem i mam wrażenie lekko trującym grzybem, staje się dominującym elementem. I z tego punktu widzenia postulatem w Polsce, równie powiedziałbym ważnym w takim modelu zarządzania państwem, w którym na dobrą sprawę urzędnicy hierarchicznego państwa, a nawet politycznie mianowani urzędnicy mają dosyć nikły wpływ
na to, w jaki sposób wydaje się pieniądze, jakie programy się przyjmuje, jak się myśli o zmianie, a ma się nikły wpływ nawet na mianowanie osób, które mają tam bardzo istotne kompetencyjne role. W Ministerstwie Kultury jest chyba 10 tego typu agencji, które właściwie dystrybuują większość środków finansowych i dystrybuują większość programów. Także to ministerstwo nagle okazuje się, że jest niezdolne do wahnięcia, do zmiany. Znaczy minister ma dosyć nikły wpływ na swoich ludzi, na to otoczenie, które wytwarza się. I podstawowym problemem paradoksalnie z tego punktu widzenia być może będzie problem zawiadywania i kontroli nad państwem. To znaczy miałem takie wrażenie w wypadku Donalda Tuska, że tam było pomieszanie dwóch rzeczy w nim. To znaczy, pomijając lenistwo, ale powiedziałbym takiej bierności politycznej, bo nie ma co wchodzić w poważne sprawy, bo one są trudne, konfliktowe, więc on unikał tego typu działań, co skonstruowanie państwa, które udaje rodzaj pewnego, powiedziałbym, państwa, które deleguje swoje uprawnienia innym. Czyli powstaje taka sytuacja, w którym mamy władzę bez realnej odpowiedzialności. I ta zmiana strukturalna w państwie polskim, tak żeby to państwo było władne rządzić swoimi sprawami, które podejmuje, co dotyczy, podkreślam, od służb bezpieczeństwa do kultury, gospodarki, wydaje się być sprawą w tej chwili najważniejszą. To znaczy rozumiem i w jakimś sensie sympatyzuję, choć nie wiem, co to by znaczyło konkretnie, z pewnym postulatem, który pojawia się u Kaczyńskiego, postulatem etatystycznym, prawda? Potrzeby sprawnego państwa, nie silnego państwa, nie omnipotentnego państwa, tylko po prostu państwa, które jest sprawne w rozwiązywaniu różnego rodzaju spraw. Podkreślam, że złożoność tego aparatu, tej struktury zarządzającej tym państwem, wydaje się być jeszcze o tyle trudniejsza, że mamy do czynienia nie tylko z tym, że administracja państwowa jest tak rozproszona w swojej odpowiedzialności i sposobie zarządzania i gospodarowania finansami, ale również istnieje poważny problem, który akurat jest problemem raz dobrym, raz złym. To jest bardzo dużej roli samorządów, prawda? W gruncie rzeczy w wielu wypadkach o zasadniczej dystrybucji środków lokalnych, szczególnie to jest poza Warszawą, jakoś mam takie kontakty z na przykład z województwem lubelskim i to dużych pieniędzy jest rozwiązywana na poziomie lokalnym. I tutaj władza administracyjna ma bardzo mały wpływ na te decyzje, może ma trudności z kontrolowaniem. Czyli jest to taki, powiedziałbym, dosyć dramatyczny i dosyć poważny problem takiego, powiedziałbym, politologicznego i socjologicznego opisu w gruncie rzeczy, z jakim rodzajem państwa mamy teraz do czynienia, odziedziczony został po poprzednich latach i co w gruncie rzeczy można w tym państwie zmienić. A podkreślam, ta zmiana, nawet jeżeli nie ma być rewolucyjna, bo nie ma być rewolucyjna, ale ma być głęboka i poważna, to wymaga, powiedziałbym, rozwiązania, podejrzewam, właśnie tych podstawowych dylematów. Jak zarządzać zmianą społeczną, a nie tylko odpowiedzieć sobie na powiedzieć po prostu chcemy zmiany. Dziękuję bardzo. Pierwsza runda. Nie było tak źle, jak myślałem. Ponieważ dostałem SMS-a od jednego z Roninów, ponieważ jestem ślepy, to nawet nie wiem, czy on tu siedzi, czy w domku i ogląda blog presie, ale napisał SMS-a: rozstrzelać prelegentów. A za tydzień zaprosić Michnika. Otóż chciałem państwu powiedzieć, że musimy jako klub stanąć wobec takiego oto zadania. Zapraszaliśmy talibów prawicowych, bo byliśmy w opozycji. Zapraszaliśmy największych krytyków tego systemu III RP. Gdybyśmy dalej ich zapraszali, co nie jest wykluczone, ale jakie są konsekwencje, to po pierwsze, PiS by się przeglądał sam w sobie,
Tam by rządził, a tu by przychodził i albo opowiadał nam, jak świetnie rządzi, albo opowiadał, że trzeba zrobić jeszcze coś więcej. Więc albo byśmy wpadali w taką samopropagandę nowej władzy, albo byśmy byli świadkami, albo wręcz wytwarzalibyśmy podziały w PiS-ie. Ten wybór naprawdę jest trudny. To, co ja dzisiaj chciałem zrobić, to żeby Państwo zobaczyli, jak PiS się nie przegląda we własnym lustrze, bo efekt tego to jest tylko zwielokrotnienie PiS-u. Ale PiS nie ma lusterka w ogóle. My jesteśmy. Nie, nie, nie. Władek, chyba czegoś nie zrozumiałeś. My jesteśmy tym lustrem. Gdybym tu zaprosił, to by się w nas przyjrzeli. To byśmy się przeglądali we sobie wzajemnie i nie zobaczylibyśmy całego kraju, czyli całej trudnej problematyki, którym będziemy musieli się jako klub przyjrzeć, bo po to tu przychodzimy chyba poza przyjemnościami towarzyskimi. Jeśli tak jest, to klub czeka duża zmiana, ale też to nie polega na zapraszaniu, przepraszam za wyraz, michników. To jest po to, żebyśmy mogli zobaczyć, czego chcemy i co jest realne. Jeśli jest tak, jak mówi Andrzej, a Paweł się z nim zgadza, że PiS będzie, czy kierownictwo PiS-u będzie dążyło w kierunku centrum, to chcę powiedzieć, że w tym jest pewien paradoks, który już raz przećwiczyliśmy na nie. Przecież stworzyliśmy kiedyś, Andrzeju, Porozumienie Centrum. I zostaliśmy przywitani debatą. Myśmy chcieli debatować. Przecież byliśmy od nich mądrzejsi i mieliśmy większą rację, i o czym byliśmy święcie przekonani. Jakoś nikt z nami nie chciał debatować, wręcz przeciwnie. Mieszano nas z błotem, tak jak PiS jest mieszany z błotem od lat 8. Wejście w centrum nie załatwia wcale problemu debaty, rozmowy, przekonywania. Otóż ja nie widzę żadnego powodu, dla którego by obóz trzeciej RP miał ni stąd, ni zowąd, tylko dlatego, że przegrał wybory, wchodzić w debatę z PiS-em. Być może PiS będzie chciał takiej debaty, ale ja się w ogóle nie znam, jak Państwo wiedzą, na polityce i dlatego zajmuję się klubem, a nie polityką. Nawet myślę, że w Sejmie nie będzie żadnej debaty. To znaczy PiS będzie mówił, a reszta będzie wrzeszczała. I chyba, i to jest pytanie do Andrzeja, ale jak skończę, dlaczego by druga strona miała wejść w tą debatę? Bo to może będzie tylko tak wyglądało, że PiS do tej debaty zaprasza, ale nikt nie przychodzi. Natomiast tamci zapraszają do kłótni, a PiS przyjdzie. Tak jak przechodził przez 8 lat, to teraz tym bardziej będzie do mainstreamu przychodził i tam będzie ten sam wrzask, jaki był. Jeżeli i ten wrzask nie dotyczy tylko debaty w Sejmie czy w mediach, ten wrzask był w 2005-2007 w administracji i PiS nie potrafił tam zaprowadzić ani porządku, ani debaty. Ten wrzask, czyli opór urzędników, wygrał. PiS poza rozwiązaniem WSI i tymi liberalnymi rozwiązaniami podatkowymi, o których mówił Paweł, które były niesłychanie ważne, bo one skutkują teraz poparciem małego, średniego biznesu dla PiS-u. PiS właściwie niedużo zrobił. A w każdym razie niedużo według ludzi, którzy głosowali w 2007. Nie na PiS. I jeśli teraz PiS chce pójść do spokojnego centrum, to stoi przed takim samym dylematem, jakby chciał pójść na ścianę, to znaczy chciałby tak rządzić, jak my byśmy tutaj, ten wierny mu Taliban, chcieli. Mianowicie, jeśli pójdzie na ścianę, straci poparcie centrum i może nie mieć większości. Jeśli pójdzie tylko w centrum rozsądnie, to druga strona, a przez drugą stronę rozumiem
nie tylko system III RP, ale jak mówił Paweł, także podmioty polityki zagranicznej. Unię Europejską, Niemcy, Rosję. Stary aparat w sensie praktyki brukselski, czyli antynarodowy, przeciwny samodzielnej polityce państw narodowych, chyba że to akurat państwo nazywa się Niemcy, no to wtedy jest trochę inaczej. Czeka nas, czy PiS chce, czy nie chce, czy będzie w centrum, czy nie. Czeka go to samo, co Orbana. I według mnie inny język, inny rodzaj proponowanych rozwiązań i innych wręcz sojuszy nie pomoże. Ponieważ przeciwnik dobrze wie, co to jest PiS i dobrze wie, kto to jest Jarosław Kaczyński. I żadne tam... I nie opłaca im się wchodzić w żadną debatę, bo każdą debatę przegrają. I teraz to, o czym Paweł mówił. Od tego samego końca próbuję to ująć. Paweł mówi, ta druga strona, ten system III RP, on nie ma wizji, nigdy nam żadnej wizji tym, czym my mamy być, czym Polska ma być, czym ma być nasz ustrój, jakie ma być nasze miejsce w Europie, jaki ma być nasz stosunek do Boga i do wartości. Nigdy nam tego nie mogli pokazać, ani nie chcieli, ani nie umieli. A dlaczego? Bo tam pod tą polityką żadnego naszego polskiego, konserwatywnego, katolickiego, czy jakkolwiek, a może judeo-chrześcijańskiego, wszystko jedno, nie ma żadnego podłoża. To nie byli w stanie żadnej wizji z siebie wydobyć, bo żeby pokazać wizję prawdziwą, którą sami wierzymy, musimy wierzyć w jakieś wartości. A PiS je ma. Wizję może pokazać. Ale przecież właśnie to, pokazanie wizji opartej na wartościach jest wypowiedzeniem wojny tamtej stronie, totalnej. Nawet jeżeli PiS chce być łagodny i rozmawiać, jak mają z nami debatować ci, którzy są na tej szachownicy pozbawieni króla i królówki? Oni tych wartości nie mają, przecież nie stworzą ich tak sobie, nie kupią ich w sklepie i Bruksela im nie pożyczy. Wartości się albo ma w sobie, albo się ich nie ma. Oni ich nie mają, oni tej debaty podjąć nie mogą. Oni mogą tylko ją czarować, tak czy inaczej. I według mnie tak będzie. Ale dla nas to będzie niezwykle trudne zadanie. Tak jak państwo reagują na to, szczególnie co mówił Andrzej. My jesteśmy po to, tak sobie wyobrażaliśmy, jak rozumiem, że spróbuję powiedzieć, to, czym jest ten klub. Chcieliśmy PiS-owi zawsze pokazywać tę drogę aksjologiczną. Nie rozwiązania praktyczne, jak to ma być w służbach, w oświacie, w edukacji, bo jako klub się na tym nie znamy. Myśmy próbowali pokazać, tak jak Rafał Siemkiewicz w dość zabawny sposób klub nazwał, wiernego, porzuconego rycerza, który pokazuje panu, który oddalił się cokolwiek od niego, gdzie jest ta właściwa droga, przy czym droga Ronina nigdy, on nigdy nie może mieć pewności, że jest właściwa, bo on jest samotny. On jest bandytą, który próbuje być uczciwym człowiekiem. Niektórzy Roninowie szli w bandytyz, a niektórzy szli w wierność pana i tu przywołuję raczej film 47 Roninów. Na szczęście nasze drogi się, wydaje się, zbiegły. Wygraliśmy. Ale teraz pytanie, czy my potrafimy pracować dla tego nowego rządu, dla tej nowej władzy, czy tam razem z nią, czy tam wspierając ją. I tu mamy dwie proste, a może więcej, ale ja widzę dwie proste możliwości. Jedną z nich głoszą, nie wiem czy pójdą, ta druga część ruchu kontroli wyborów kierowana przez pana Dybowskiego i pana Targalskiego. Oni powiedzieli, że oni będą kontrolować tę władzę z prawej strony. Czy ten PiS na pewno dobrze działa? Czy dobrze idzie? Czy nie zdradza? Tylko, że taką kontrolą władzy tylko z drugiej strony, ale argumenty będą dokładnie identyczne, będzie zajmował cały system III RP. Wszystkie te media mainstreamowe. W
To znaczy pan Dybowski z Targalskim wymyślili sobie, że oni będą jednym głosem mówili razem z Lisem i Michnikiem. No bo z całą pewnością tamci będą rozliczali rządy PiSu codziennie albo co godzinę. Prawda? Więc to nie jest zbyt dobra pozycja. Nie mówiąc o tym, że PiS nie lubi prawicowej opozycji. Ja mówię o czymś innym. Wtedy PiS będzie mógł być w centrum, jeśli się społeczeństwo zdobędzie na taką aktywność we własnym interesie, że we własnym interesie będzie warto ten PiS popierać. Było tak, że tych działań społecznych, proaktywnych, obywatelskich, takich we własnym interesie, ale też układających się w interes wspólny, ta druga strona nie pozwalała prowadzić. Przypomnijmy sobie dwie rzeczy kluczowe. Drugą, bardziej nową, ruch państwa Elbanowskich obrony rodziców przed szkołą dla sześciolatków. Ci państwo odnieśli wielki sukces, mając ponad chyba milion podpisów i wielką klęskę, bo nie tylko, że nic z tego nie było, ale weszli w fałszywy dialog z tamtą władzą, gdyż wydawało, że tej władzy o coś chodzi. Państwu Elbanowskim się wydawało, że system w Polsce politycznej jest w porządku, że szkoła jest w porządku, tylko coś się premierowi Tuskowi pomyliło, miał złego doradcę i wymyślił szkołę dla sześciolatków. Jak się go przekona, że to błąd, no to wszystko będzie dobrze. Okazało się, że pan Tusk ich wprowadził w błąd, że ich oszukiwał, że nic z tego nie wyszło. Oni biedni, państwo Elbanowscy, musieli zacząć myśleć politycznie, co w tej Polsce jest, że takie działanie nie spotyka się z nagrodą od władzy, że nie umieli poprawić w zgodzie z państwem tego państwa. Ale przypomnę państwu coś dużo bardziej dramatycznego, czego skutki obserwujemy do tej pory, co jedna z przyczyn, dla których Polski się nie udało tak rozwinąć, jakbyśmy chcieli. Od 1987-1988 roku, od ustawy Wilczka przede wszystkim, ruch 2-3 milionów straganiarzy. Ludzi, którzy postanowili zarobić na tym, że komuniści otworzyli działalność gospodarczą. I co się stało? Przecież gdyby otworzono to i nie zamykano, to by uruchomiło gigantyczną przedsiębiorczość, która by się zakończyła, albo która by się kiedyś zakończyła, tworzeniem i utworzeniem bardzo silnej klasy średniej, która tą średniość zarobiła sama. A co zrobiono? Z roku na rok zamykano przestrzeń przed tą działalnością gospodarczą. I nie mamy tej klasy średniej. Mamy ludzi zawiedzionych, którzy kiedyś myśleli, że to się uda. I szło dobrze, ale to państwo ich zamknęło, nie ich państwo. Jeżeli tak, to widać wyraźnie, że są działania prospołeczne w interesie własnym, które budują państwo dobre i które złe państwo zatrzymuje. Ponieważ mamy właśnie teraz szansę na dobre państwo, bo mamy naszą władzę, to wróćmy do tego kierunku zmian, które ludzie robią we własnym interesie, które mają szansę zakończyć się dobrem wspólnym. Bo to jest rzadka okazja. Jak państwo jest wrogie, nic z tego nie będzie. Teraz taka okazja jest. I to mi się wydaje być pomocą dla tej naszej władzy. Wtedy to centrum może się przesunąć w naszą stronę. A ja nie chcę, żeby PiS szedł do centrum. Ja chcę, żebyśmy my byli w centrum, które przesuwa się w tę stronę, którą ma się przesunąć. Otóż druga strona poniosła przez te 8 lat katastrofalne skutki swoich działań. Nie my. Po pierwsze, zakwestionowano w całym świecie neoliberalizm. Zakwestionowano od strony lewicowej i od strony konserwatywnej. Jeszcze 8 lat temu neoliberalizm, Leszek Balcerowicz i wszystko to, co było z nim związane, było święte. Nie można było dotknąć tego.
dzisiaj ten cały, ta cała chicagowska szkoła, ta cała machina, która powoduje, że świat wszedł w kryzys i to wywołany przez najulubieńsze dziecko, czyli sektor finansowy, rozbroiła cały ten paradygmat. Po drugie, bo Unia Europejska ponosi same klęski. 8 lat temu Unia była dla nas Bogiem. Unia, sorry, przepraszam was, z całym szacunkiem w tej sali jest 200, 500, 50 tysięcy, ale jest jeszcze, są jeszcze inni ludzie. Dla całej Polski Unia była Bogiem. Jeśli można. Nie, proszę pana, wygraliśmy wtedy, jeżeli pan referendum. Pamięta. Jeśli można państwa prosić o jedną rzecz. Jeśli nie możecie teraz wytrzymać spokojnie takiej debaty, to jak wy chcecie wytrzymać następne 4 lata? Po trzecie, nastąpiło bardzo istotne przesunięcie zaufania społecznego. 8 lat temu nakład Gazety Wyborczej był 400 tysięcy, teraz jest 150. Ja wiem, pani ma 100% racji, tylko co z tego? Jest 150. Nastąpiło przesunięcie całego zaufania społecznego z tradycyjnych mediów, takich jak TVN, w stronę internetu, w stronę mediów społecznościowych. I to odegrało tak ważną rolę w wyborze prezydenta Andrzeja Dudy, o czym wszyscy wiemy. A po czwarte, stało się to, co jest najmilsze dla mojego ducha. Nastąpiło bankructwo postliberalnych idei typu genderyzm, typu mniejszość narzuca większości. Jak mówię, że ponieśli klęskę neoliberałowie, to jest oburzenie. Jak mówię, że postliberałowie i genderyzm ponosi klęskę, też jest oburzenie. Państwo jesteście przedziwną salą. Pozdrawiam. Jeśli można, proszę pamiętać, kto tu jest gospodarzem, a kto jest gościem. To jest jedno. A naprawdę to są proste rzeczy. Czy gender już przegrał, czy nie, to zaraz zobaczymy. A ja jeszcze raz pytam, 4 lata mamy życia, co najmniej 4 lata, w bardzo trudnej relacji z naszą władzą, o której myślimy, że nie robi wszystkiego, co trzeba. I możecie sobie krzyczeć, ale polityka to nie jest w tej sali. Ja was namawiam do cierpliwości. Zresztą Andrzej coś powiedział. PiS będzie chciał wejść w debatę. No to przyjdzie tutaj ten PiS i też będziecie go chcieli zakrzyczeć? Jak będzie? Nie, zakrzyczeć czy wygrać w debacie. To jest różnica, bo krzyczy to się na ulicy, a nie tutaj, bo to nie ma sensu. Pawła proszę o komentarz jeszcze. Ja nie bardzo wierzę w debaty takie, w takim sensie, jak Andrzej to mówi. Natomiast bardzo wierzę w jedną rzecz, to znaczy, chciałbym, żeby były takie debaty, ale one się zazwyczaj toczą, przekonani przekonują przekonanych i to po wszystkich stronach się tak samo dzieje. Tak samo prawica przekonuje swoją stronę. To są tak głębokie różnice kulturowe, językowe. Nie bardzo wierzę w to, że się da to zrobić. Natomiast możliwość rozmowy, jeżeli gdzieś jest, to nie na poziomie genderyzm, nie genderyzm, tylko na poziomie na przykład wizji państwa, to znaczy wizji państwa czy wizji społecznej. Wtedy nie rozmawiamy o problemach ideologii, tylko rozmawiamy o pewnych bardzo konkretnych problemach. Jak sobie mamy wyobrazić to społeczeństwo? Dla mnie to jest niezwykle ciekawe. Wówczas, kiedy wiemy, że od 2020 roku kończą się pieniądze europejskie i zaczynać trzeba myśleć zupełnie inaczej o tym, co będzie mechanizmem rozwoju. Rozwój polskiej gospodarki w ostatnich 8 latach w dużej mierze nie zawdzięczamy jakiemuś geniuszowi Wincenta Rostowskiego, tylko zawdzięczamy funduszom europejskim.
One się skończą, coś się skończy. Pytanie, co to będzie, prawda? Druga sprawa, czy i następna sprawa, to jeżeli, gdzieś jestem fundamentalnie przekonany, to jest problem między innymi płac, między innymi relacji, między, powiedziałbym, edukacją a efektywnością pracy. Jeżeli ja teraz w swojej instytucji poszukiwałem osoby do pilnowania wystaw, to jest praca nie nazbyt wymagająca. Zgłosiło się 230 osób. Wszyscy po wyższych studiach, kilka osób z doktoratami. To znaczy, co się dzieje w tym społeczeństwie? To jest Warszawa, czyli jest jakiś rodzaj, czy jesteśmy nadedukowani, czy źle wyedukowani. No nie wiem, ale to jest wielki problem społeczny. To są ludzie, którzy mają 20 parę lat i nie mają żadnych szans życiowych. Prawda? Jest to jakaś blokada. Pytanie o to, co my z tymi ludźmi zrobimy, w jaki sposób zostaną zagospodarowani, to jest podstawowe pytanie rządu, nie problem genderyzmu. Przepraszam, to jest kompletnie drugorzędny problem. To jest spór, to jest pójście na łatwiznę tej lewicy, która szuka takiego pretekstu do konfliktu. Prawdziwe miejsce sporu będzie spór o instytucje, o ład społeczny, o model innowacyjny. Proszę zwrócić uwagę, jedyny ciekawy tekst, który został przygotowany za rządów Tuska, to jest raport 2030 Michała Boniego i jego zespołu. Można z nim dyskutować, można mieć pretensje, uważać, że jest coś nieprawdziwe, ale mamy jedną pewność. Tusk zrobił wszystko, żeby zapomnieć o tym raporcie. To na pewno. To znaczy, że to, co było naprawdę ważne, co było myśleniem perspektywicznym, zostało przez poprzednią ekipę zupełnie zapomniane. I moim zdaniem jednym z zasadniczych wątków prawdopodobnie tej Rady Rozwoju Prezydenta i tak dalej, to jest myślenie o tym. To są realne problemy. Być może, że już nie dla mnie, ale dla moich dzieci czy dla moich wnuków, to jest absolutnie najważniejsze sprawy. I spór o, powiedziałbym, te aksjologiczne spory są oczywiście ważne, ale nie one mogą być osią debaty, prawda? Nie chcę, żeby one były osią debaty, bo to jest początek wojny domowej, która miała, powiedziałbym, językowej wojny domowej, ale jest zupełnie nam niepotrzebna. Tym bardziej, jeżeli chce się reformować państwo, unikajmy tego. Unikajmy. Teraz druga sprawa. To znaczy, jeżeli jest problem, tutaj jest przedstawiciel tej instytucji ochrony dobrego imienia Polski. Ja uważam, że to jest naprawdę ważna sprawa. Ale nie można tego zrobić też na zasadzie walki, a że ten powiedział głupio, że Gross powiedział coś głupio, albo że tamten powiedział głupio. Tylko moim zdaniem to nie poprzez atakowanie przeciwnika, tylko przez pokazywanie tego, co dobre. To znaczy, jeżeli na przykład, teraz byłem na takim bardzo ciekawym wykładzie historyka i politologa i on pokazywał, jak wielką rolę i misję niosła, powiedziałbym, pierwsza Rzeczpospolita i ta tradycja republikańska, wtedy wpisana, która się do dzisiaj kontynuuje. I to jakby się, to było dla mnie jakby niesłychanie emocjonujące, bo on wyszedł poza tandetność tych sporów. I ta tandetność tych sporów wydaje mi się być nużąca, a poza tym ułatwia stronę, powiedziałbym, podtrzymywanie jałowej debaty, która do niczego nie prowadzi w tym sensie, prawda? I jeżeli się podejmie realne problemy społeczne, to uważam, że ta druga strona być może, że będzie musiała wreszcie powiedzieć, ci z tego rządu to jednak coś mają w głowie, prawda? To jest moim zdaniem ważne. Nie można będzie ich zdefiniować wyłącznie w kategoriach ideologicznych, tylko w kategoriach problemów rzeczowych, przyszłościowych, prawda? Które są w to wszystko wpisane. Więc mój postulat to jest przesunięcie tej debaty właśnie w tym kierunku i tu jest miejsce na spotkanie. Nie jest tak, że jutro, pojutrze, za rok druga strona zrezygnuje z walki. Ale jedyną drogą to jest przekonywanie, mówienie swojego, a druga strona to jest to, co powiedział Józek. To znaczy to przekonywanie nie jest tylko odniesione do elit, ale również do pewnych warstw, do szerokich warstw społecznych. W końcu debata ma być demokratyczna, a nie w ramach elit, prawda? I to jest dla mnie niesłychanie ważne, że mówi się ludziom i traktuje się ich troszeczkę poważniej, aniżeli to każe logika kampanii wyborczej. Dziękuję bardzo. Andrzej, jeszcze chcesz coś powiedzieć? Ja tylko jedno, ja się zgadzam z Pawłem, tylko problem polega na tym, że to Paweł w większej mierze zakłada dobrą wolę drugiej strony niż ja. Ja twierdzę, że drugą stronę trzeba zepchnąć w lewy narożnik. Ja od początku przekonuję tutaj, że drugą stronę trzeba umieścić tam, gdzie zawsze była.
I to jest z całym szacunkiem, czy to się będzie czyniło drogą pragmatycznych dyskusji o reformach, czy drogą ideologicznych dyskusji o reformach, to nie ma większego znaczenia. Znaczenie ma tylko to, czy oni przestaną udawać fałszywe centrum. Dziękuję bardzo. Absolutnie się z Józkiem nie zgadzam. To jest Andrzejem. To jest dokładnie droga donikąd, do konfliktów społecznych. To, co proponuje Andrzej.